Odpowiedzi na wszystkie zapytania, po kolei. Pan Radny Strzelec, co z ulicą Kościuszki? Ulica Kościuszki, jak wiadomo, jest w tej chwili w trakcie projektowania. Projektujemy całą ulicę Kościuszki od ulicy Piotra Skargi aż do osiedla Natalii. Projektujemy to kompleksowo razem z chodnikiem ścieżką rowerową i oświetleniem, łącznie z fragmentem ulicy Czarnieckiego i Czechowicza, żeby ten problem rozwiązać. Spodziewamy się decyzji zatwierdzającej realizację inwestycji drogowej na wiosnę przyszłego roku. Co z budową szkoły w Pogórzu? Jesteśmy po spotkaniu z firmą, która wygrała konkurs na koncepcję architektoniczną. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to jest 447 tysięcy. Uzgodniliśmy harmonogram działań, podpisujemy oczywiście z nimi umowę. Szacunkowy czas uzyskania pozwolenia na budowę szkoły to kwiecień w przyszłym roku. Co z budową ulicy Dębowskiego? Budowa ulicy Dębowskiego póki co idzie zgodnie z planem. Mieliśmy zwiększone prace, zwiększone nakłady i pracochłonność w postaci prasy archeologicznej. Natomiast już to mamy za sobą. Póki co idzie wszystko zgodnie z planem. Teraz przechodzimy do takiego trudnego etapu jak budowa właściwie ronda tutaj na styku z ulicą Żeromskiego. Myślę, że przez najbliższe 2 miesiące może być trochę utrudnień w ruchu. Postaram się też dać jakąś informację do biletynu. Natomiast myślimy, że potrwa około 2 miesięcy. Zmiana zakazu wjazdu do dworku. Według mnie to jest całkowicie niezasadne i też gdybyśmy umieścili pod tym zakazem wjazdu... Ja sam dopiszę. Dobrze. Gdybyśmy wpisali, że nie dotyczy gości, to z całym szacunkiem każdy mógłby się gościem poczuć i każdy by tam wjeżdżał i parkował, gdzie by chciał. Nie, bo tam trzeba było dopisać, nie dotyczy nas mieszkańca. Albo mieszkańców. Dobrze, co z oświetleniem ulicy Wiejskiej? Oświetlenie ulicy Wiejskiej jest w tej chwili projektowane. Koszt projektu to 57 tysięcy. Spodziewamy się zakończenia prac projektowych w listopadzie tego roku. Chcemy na koniec tego roku ogłosić przetarg na wykonanie pierwszego etapu do wysokości 100 tysięcy w przyszłym roku, tak jak mamy w WP. Co z wycięciem drzew przy ulicy Wiejskiej? Bardzo dobrze. Tak, to jest ważne, oczywiście. Robimy, żeby to zrealizować. Co z wycięciem drzew na ulicy Wiejskiej? Myśmy przekazali to do jurysdykcji, do Zarządu Dróg Powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych nam obiecał, że tematem się zajmie, natomiast oni formalnie powinni wystąpić do nas z wnioskiem o zezwolenie na wycięcie tych drzew. Póki co jeszcze nie wystąpili. To jest informacja z dnia dzisiejszego. Na pewno będziemy się przypominać. Wykoszenie pobocza na ulicy Roślinnej i wykoszenie pobocza na ulicy Roślinnej do Słonecznikowej zostanie to przekazane do PECO do realizacji. Naprawa ulicy Partyzantów. Chcemy zrobić spotkanie z PECO i z nadleśnictwem, żeby naprawić ten fragment płyt betonowych, to na pewno będzie realizować PECO, co mają się nie zrobić. Naprawa ulicy Pomorskiej, to było już też kilkukrotnie zgłaszane do Zarządu Dróg Powiatowych. Po ostatnim spotkaniu z dyrektorem uzgodniliśmy, że w tym roku na pewno zrobią pełen przegląd tej drogi, gwarancyjny, bo droga jest jeszcze na gwarancji i wskażą te wszystkie elementy do naprawy, mówimy o tych zapadnięciach, które tam są. Też mówię tu nadzieję, że w tym roku to zostanie wykonane. Teraz tak, dalej. Co z badaniem dna kanału? Na to zostanie dokładnie udzielona odpowiedź pisemna. Dostaliśmy odpowiedź z firmy Pewnik, stanowisko dotyczące zakresu badań, które chcieliśmy przeprowadzić. To pismo oraz nasza odpowiedź zostanie w formie pisemnej do Pani przekazane. Ilu nauczycieli gimnazjum zostało zatrudnionych w naszych szkołach? Tego nie wiem, czy Pan Wójt to wie. Pani dyrektor czy mówi? Jeżeli mogę się pytać. Tak, proszę bardzo. Wczoraj na komisji rozmawialiśmy na ten temat. Pani dyrektor szkoły w Moskwa zatrudniła kilku nauczycieli z gimnazjum, ale chciałam jeszcze raz powiedzieć, że ze strony pracowników oświatowych z gimnazjum nie było zainteresowania zatrudnieniem i nie było złożonych podań o zatrudnienie, w związku z czym na razie zostają w pracy w gimnazjum, nie potrzebują tego, a zobaczymy w przyszłym roku, co będzie dalej. Jak pani ją akurat prawo wyprostu satysfakcjonuje, także odpowiedź, ale chyba się nie wszystkie dało. A miały być zwolnienia i tam dobrze. Strajki. Dobrze. To jeszcze będą.
kontynuuję. Kto zbudował sygnalizację w jednym mostach? Ten zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Z informacji, które mam, jest zawarta umowa już na wykonanie tego oświetlenia. Termin jest do końca listopada tego roku. Ja o tym informowałem na ostatnim zebraniu miejskim, bo początkowo akcjonariuszem to było takie życzenie mieszkańców, żeby na 1 września ta sygnalizacja świetna działała. Natomiast na ostatnim zebraniu miejskim ja informowałem, że na 1 września to na pewno nie będzie, ale wszystko wskazuje na to, że w tym roku powinno być zrobione. Co zbudował chodnika w miejscowości Mosty? Z tego co wiem, to przetarg jeszcze nie został ogłoszony, natomiast z informacji Zarządu Dróg Powiatowych na pewno chcieli rozpocząć pracę we wrześniu. Chcieli to zrobić po sezonie, natomiast z tego co wiem, to przetarg jeszcze nie ogłosiliśmy. Także tam jeszcze wykonawca nie jest wybrany. Tablica informacyjna MTM przy budowie Dedowskiego, to jest prawem budowlanym i jest zamontowana od strony Galerii Szpek, już tam jest jakby początek budowy w drugiej stronie. Szacunkowe jakiekolwiek decyzje, spodziewamy się za jakieś 2-3 miesiące decyzji z PLGR-u. Potem to idzie jeszcze do zaopiniowania do Urzędu Marszałkowskiego. Także jakby wszystko dobrze poszło, do końca roku powinniśmy podpisać umowę na dofinansowanie tych zadań. A przy układzie naszym jakim?
Zadania musiałam powiedzieć dokładnie, jakie są koszty zadań. O ile dobrze pamiętam, skanser w Mechelinkach jest około 700 tysięcy, kosztorys inwestorski. Amfiteatr jest chyba około 550 tysięcy za gospodarowanie teatru. Natomiast to są kosztorysy inwestorskie. My tam możemy to, mamy możliwość to podzielić jeszcze na mniejsze etapy. Myślę, że to rozstrzygniemy już po ogłoszeniu przetargu, jaki będzie rzeczywisty koszt. Czy ten obiekt będzie odwodniony? O tym obiekcie? Ten ostatni, amfiteatr. Tak. Trzeba go odwodnić, bo gmina jest zalewana, a amfiteatr jak jeszcze będzie zalany, to będą naprawdę cyrki. Już mówię, nie budujemy amfiteatru, panie radny. Nie budujemy amfiteatru, budujemy jakby otoczenie tego przyszłego niby amfiteatru, czyli w postaci zagospodarowania terenów zielonych, chodniki, mała architektura. Tak. Co z rondem po burzu? Było pytanie. Zgodnie z informacją z NTZ-u z Gdyni, bo to jest w zarządzie drugiej źródeł Gdyni, powinni zakończyć wszystkie prace do końca miesiąca, czyli do dzisiaj. I z tego co wiemy, to dzisiaj te prace intensywnie trwały, także być może już są zakończone. To jest w ogóle skandal. Takie ładne są te ronda, nisko, kwiatki rosną, a tutaj berberys wyrośnie znowu. Więc to jest dosłownie od początku jakiś pech się śladuje. Trzeba w następnej kadencji będzie nowe rondo wybudować i zrobić, bo to skandal. Ja myślę, że... Ty nie traktuję naprawdę, panie nie bójcie. Dobrze, panie radny, ja myślę tak, cokolwiek by nie powiedzieć, to Gdynia akurat osobę od zagospodarowania terenów zielonych i takiego ogrodnika miejskiego ma na bardzo wysokim poziomie. To jest kwestia może gustu, czy to ono się podoba, czy nie, ale kwestia jak oni mają zagospodarowane te tereny zielone, naprawdę to jest na wysokim poziomie. I to powinniśmy się od tego odnieść. Tak, gdzie indziej, ale nie u nas. To myślę, to jest już rzecz gustu w tym przypadku. Ale przypilnować należałoby, aby te droższe etapy z papierem. To wszystko ma być zakończone w dniu dzisiejszym. Panie radny Stolek, proszę wykreślić swojego słownictwa z kamery. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę dalej, czy to wszystko? Nie, to już jest wszystko. Jeszcze ja coś coś chciałem powiedzieć, ale wyjdzie później po prostu. Strofą. Ja muszę sobie zapisywać, to jest celowe działanie sabotaż wójta. Jednak miłość. Jest to skandal. Jest miłość. Proszę, to wszystko. Ja do pana, jak to mój szkwerek, do góry. Chcemy się porozmawiać, że szkwerek będzie projektu zrobiony? Skwerek ten Bogurzu projekt został już zlecony, jest w trakcie opracowania. O ile dobrze pamiętam, w grudniu powinno być zakończone, powinniśmy się spodziewać pewnego zgłoszenia. Będziemy się spodziewać, ale nie ma też, żeby te krzewy wyciągnąć, tego, czy to myślę, że to już jest nie jest robocze, to może nie będzie. Zobaczmy. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt sprawy uchwały dotyczącej Pracownicy Gminy. Komisja Finansów i Strategii Rozwoju. Komisja Finansów i Strategii Rozwoju spotkała się raz przed koncesją 29 sierpnia 2017 roku. Pan siedzi obecnie na posiedzeniu było 6 członków komisji. Zaopiniowaliśmy projekt na dzisiejszą sesję, a także zakończyliśmy wnioskami. Komisja Jednogłośnie wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie studium komunikacyjnego na terenie styku Pierwoszyna i Mechelinek. To jest jeden wniosek, który żeśmy z komisji wysunęli. I drugi wniosek dotyczył zwiększenia powierzchni zbiornika retencyjnego do 3000 metrów w obrębie części miejscowości Kosakowo w rejonie ulicy Żeromskiego i Grodowskiego, a także wniosek o wystąpienie przez Gminę Gminy Kosakowo do właścicieli działki zlokalizowanej na rejonie Kosakowo w rejonie ulicy Żeromskiego i Grodowskiego o przekazanie na rzecz Gminy Kosakowo terenów podróżowych i zbiorników retencyjnych za symboliczną kwotę. Wniosku przegłosujmy. Proszę tylko pierwszy wniosek. Panie Przewodniczący, w temacie tego wniosku chciałbym zaproponować, żeby tego wniosku jednak nie uwzględniać. Wniosek dotyczył stricte planu miejscowego, który miał być zrobiony w Mechelinkach. Skoro on został w tej chwili odrzucony przez Radę Gminy. Nie. Pierwszy wniosek. Pierwszy wniosek. Pierwszy wniosek. Nie. Pierwszy wniosek.
Ulica Żeromskiego i Dębowskiego, to jest tutaj. Pierwszy wniosek czy innego dotyczy? Aha, ten komunikacyjny. Tak. Tak, i teraz ten wniosek dotyczył stricte pracy nad miejscowym planem. Dokładnie tak, bo też byłem na komisji. Dotyczył rozwiązań komunikacyjnych przy planie miejscowym w Mechelinkach, żeby rozwiązać układ komunikacyjny w Pierwoszynie, jak ten cały ruch by się odbywał. W związku z tym, że Rada Gminy nie zgodziła się na procedowanie nad tym planem miejscowym, chciałbym, żeby tego wniosku jednak nie uwzględniać, gdyż zrobienie takiego globalnego opracowania tylko dla tej miejscowości wiązać będzie się na pewno z kosztami i z jakąś tam pracochłonnością. A nie wiem, czy na tym etapie jest sens coś takiego opracowywać, bo my w tej chwili robimy dokumentację na, w tym, mówię już, na ulicę Wiśniową, Rękodową, Balonową, w najbliższej prości obwodnicę Pierwoszyna. I teraz nie wiem, czy robić tutaj jeszcze jakiekolwiek dodatkowe opracowanie, czy to cokolwiek w tym momencie jest sens. Bo jeżeli mówimy o takim opracowaniu, to być może byłoby warto zrobić to dla całej gminy, a nie dla jednej miejscowości. Mechaniki z mostami i z tym. Proszę jeszcze raz, odczytajcie wniosek. Komisja Jednogłośnie wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie studium komunikacyjnego na ten pierwszy rynek. Wydaje mi się, że mogliby wniosek złożyć i kopać. Nie mam. I odejść od takiego. Nie ma żadnego modyfikacji. Ja też nie zbudowałem. Dzisiaj tam byłem, jest budowany. Może teraz pani inny wniosek, ale radny zajmujemy się wnioskiem z komisji. Tak, to jest wniosek z komisji. Ja do tego wniosku ja się przybieram, że jeśli jednak ten wniosek zatwierdzimy, dlaczego? Dlatego, że w 2012 roku tam opracowany jest już miejscowy plan zagospodarowany na te działki, które są, one już jest za, bo byśmy mieli go zmodyfikować teraz, czyli zmienić niektóre parametry i by był przyjęty. Myśmy tych parametrów nie przyjęli, to odrzucili, czyli przykuciliśmy ten miejscowy plan, który istnieje od chyba 2012 roku, tak się nie mylę. I ja uważam, że dla tej części miejscowości powinien być plan. Jak nie w tej chwili, to ja za pół roku czy za rok. Ale nie rządcy naszej gminy wiedzą, że coś takiego należy opracować, gdy będziemy opracowali już następne. Bo tam faktycznie te okolice, my się zakorkujemy niesamowicie. Ja jestem za tym, żebyśmy takie coś zrobili. Ja tak mówię. Wydaje mi się, że wniosek z komisji może być połowiczny i wydaje mi się, że w takim układzie, skoro myśmy robili wniosek o przygotowanie studium komunikacyjnego, to może nie dla rejonów pierwoszynoimetrycznych, ale dla całej gminy. Ale w związku z takimi nowymi drogami obwodnica Pierwoszyna i tak dalej, które będziemy robili, czyli wniosek o opracowanie studium komunikacyjnego dla całej gminy. Ten byłby bardziej zasadny. Uważam, że mając gdzieś tam w tle głowy ten ogólny rozwój, jak u nas w komunikacji na terenie gminy, czy ogólny taki plan, uważam, że potrzebny jest takie rozwiązanie komunikacyjne, taki plan komunikacyjny, bo z tego względu, że miejscowy plan zagospodarowania dla Mechelinek dla tej części był i 2010 rok, i 2012 rok, i teraz jakby w praktycznym opracowaniu wychodzi sprawa rozwiązania komunikacji. A tak będziemy czekać i gdzieś tam znowu dopasowywać ulice, którymi mają ludzie jeździć. Powinien być plan komunikacyjny. Mimo wszystko skłaniam się do tego, żeby przygotować. Ale nie są to jakieś... Dla tej konkretnej miejscowości? Można poszerzyć mosty, Mechelinki, pokazać. Czy nawet... ale zróbmy to. Bo gdybyśmy mieli dziś ten plan, to jednocześnie być może ten plan byśmy uchwalili. Miejscowy. Z tego względu, że widzieliśmy, jaka jest komunikacja, a tak wiedząc o tym, że nie ma wyjazdu przez Mechelinki, bo droga do morza jest bardzo dziś wąziutka i praktycznie musi samochód, jeden przejedzie, drugi czeka, to samo tu na Wiśniowej, w Pierwoszynie, nie możemy kontynuować jakby uchwalić tego planu, bo musi być rozwiązanie komunikacyjne. I ja, nie wszystkim. I to samo, tak. Może to samo, bo ja...
jest najbardziej potrzebne. Jest taka potrzeba, nie są to wielkie pieniądze, wydajemy nieraz dużo większe na inne takie pomysły i one z różnych efektów się kończą. Dlatego tu dla dobra mieszkańców już powiedzieli, tak będziecie jeździć taką drogą czy taką drogą. Inne dalej będzie się dostosowywać. Czy nawet sprawa wykupu już dziś gruntu, podejrzewam, w tym opracowaniu będzie potrzebna. Proszę Państwa, wcześniej wspomniał o projekcie na obwodnicę Olsztyna. Moim zdaniem te studia inwestycyjne jest ściśle powiązane z obwodnicą Olsztyna, szczególnie z jej drugą częścią w stronę mostów, ponieważ jeśli planujemy rozbudowę dróg na Helinkach, musimy koniecznie te tereny skomunikować właśnie z obwodnicą Wielkoszyna, czyli przejście w jakiś sposób przez ulicę Gdyńską. I ja się przyglądałem tym planom zagospodarowania, one są do zmiany. One są do zmiany, ponieważ ta obwodnica Wielkoszyna się gdzieś tam kończy przy tym skrzyżowaniu w mostach i to jest złe rozwiązanie, ponieważ tam to skrzyżowanie jest nie całkiem wydolne. Już dzisiaj tam się tworzy korek. Więc ja uważam, że powinniśmy wyjście tej obwodnicy Wielkoszyna powinno być na ulicę Gdyńską w stronę tam ulicy do morza. Morza? Proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć, to już 3 lata temu mówiliśmy i był nawet wniosek o to, żeby stworzyć właśnie ten system komunikacji w całej gminie. A teraz, my teraz wchodzimy i chcemy tylko robić na poszczególne sołectwa. Ale proszę sobie przypomnieć, że to miało być, to właśnie te, najpierw miał być priorytet zrobiony kierunek rozwoju jako drogi, a dopiero dostosowywamy. Mówiliśmy o tym i tylko mówimy i tworzymy nowy plan i później mówimy, a znowu się nie zliczono. Jeszcze raz, można krótko nawiązanie do opracowania takiego rozwiązania. Nasze Helinki Wielkoszyna nie rozwiąże nam problemu po prostu całej gminy, ale samej miejscowości, bo część jak to pojedzie Wielkoszyno, część nie będzie pewnej analizy, nie będzie rozwiązań jakiejś płynności dróg. Tak się uważa, jak uwagę w takim polskim zakresie nie ma sensu jak najbardziej przychylać się do ogólnego wniosku do rozwiązania dla całej gminy, która po prostu nam to rozwiąże całkowicie, a potraktowanie tak polskiego odcinka to jest, nie ma sensu, szkoda, to uważam, Joszku, bo to rozwiązanie jest zbyt małe i nie da nam oczekiwanej. Dziękuję bardzo. Właśnie tak naprawdę to ta dyskusja do tego, co mówiłem na samym początku. Skoro planu miejscowego w Mechelinkach nie robimy, to wniosek, żeby zrobić to studium komunikacyjne tylko i wyłącznie na miejscowości Pierwoszyna, traci sens, bo tak naprawdę za chwilę się obudzimy, że tak, Rewa ma gigantyczne problemy z parkowaniem i z komunikacją w Celonie, Suchy-Bór ma problem z komunikacją do Gdyni, Pogórze to w ogóle ma bardzo duży problem, Kosakowo ma problem z osiedlami tutaj nowymi, więc jeżeli już macie jakikolwiek wniosek, to wniosek dla całej gminy, a nie tylko dla miejscowości Pierwoszyna. Przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał.
I wniosek... Pani radna sobie będzie składała? Tak, i wniosek o wystąpienie przez wójta gminy Kosakowo właściciela nieruchomości zlokalizowanej w części obrębu Kosakowa rejonu Żeromskiego o przekazanie na rzecz gminy Kosakowo terenu budynkowej zbiory komunikacyjne za symboliczną stację. Proszę z Państwem zacząć tego wniosku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani radna się wstrzymała. Wstrzymała się? Dobrze, dziękuję. To są wszystkie wnioski formalne? Tak. Dobrze, proszę panią komisję. Komisja do spraw społecznych edukacji była w dniu wczorajszym. Na stan 7 obecnych było 6. Oprócz opiniowania projektów uchwał przeanalizowano harmonogram usługi oświetlenia. W gminie omówiono funkcjonowanie domu socjalnego w Pogórzu oraz omówiono stan przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Wniosku w formie pytania. Dobrze. Komisja rewizyjna. Co prawda nie ma na przewodniczącego, ale tak gorąco chcę poinformować, że dwa razy spotyka się komisja rewizyjna. W lipcu analizowaliśmy zarządzenia pana wójta za 2016 rok. Natomiast teraz mieliśmy spotkanie dotyczące wizyty naszej ochotniczej straży pożarnej, analizowaliśmy warunki oraz poparliśmy rozbudowę remizy. Tak, bardzo byliśmy zadowoleni z pracy ochotniczej straży pożarnej i wypracowaliśmy właściwie tak jeden praktycznie wniosek, to przy zarządzeniach wnioskowaliśmy o uchylenie uchwały, na podstawie której pan wójt decyduje o służebności nieruchomości. To jest chyba bodajże 2012 roku ta uchwała. Na rzecz, prawda, osób prywatnych czy firm. I bo to wcześniej była kompetencja rady, w tej chwili to jest kompetencja wójta. Natomiast tą uchwałę, taki wniosek był o uchylenie. I ostatni, no to komisja popiera potrzeby budowy remizy strażnictwa. Rozumiem. Pani radna, kto jest o zabranie kompetencji budowy? Jeszcze raz pochodzi. Pani radna, jeszcze raz, bo przecież nie było samego wniosku. Dobrze, gdyby pochodzić? Chodzi, tak. To jest wniosek normalny. Co było przekazane panu budowi? Pan rada powinna określać zasady. Chodzi nam o nieruchomości gminne. I tu pan wójt decyduje o służebności uchwały. Z którego roku nie był ustawiony? 2012 roku. Na jakiej podstawie komisja rewizyjna zajmowała się tak? Zarządzeniami, analizowaliśmy zarządzeniami. Były zarządzenia, które pan podejmował o określaniu służebności na rzecz osób prywatnych. Państwo, nie słyszymy wniosku cały czas. Czy od początku? Ale konkretnie chodzi o nieruchomości gminne. I te nieruchomości gminne rada powinna określać zasady, w jaki sposób jest określana służebność. Panie Przewodniczący, jeżeli uważam, że to jest zbyt poważna sprawa, byśmy przedstawili na najbliższej sesji. Moje pytanie właśnie, czy jest formalny wniosek? Tak, nie, no tak, mówię. Nie ma. Także sprawę przekazuję na nasz temat. Przygotujemy wniosek tak, jak to jest. Ja dziś tylko informuję, czego dotyczy. Ja tylko, panie Wojcie, można, jednak sobie przypomniałem, bo tu mam kilka takich informacji, które chciałem podać. Panie Wójcie, mieszkańcy, korzystając właśnie, że jesteśmy tu nazywani,
pytają się, zwłaszcza panie, czy dalej będzie pan kontynuował swoją działalność samorządową na tym stanowisku. Ja mówię, ja nie jestem kompetentny, niech zwracają się do konkretnej osoby, czyli do pana wójta. To jest raz. Druga, chciałbym tylko poinformować, że kiedyś zabraniano nam palenia ognisk. Jeżeli to jest drzewo, zgłaszamy do...